Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić państwu stanowisko Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej dotyczące rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy zawarty w druku nr 909. Projekt ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu Pracy dotyczące urlopu wychowawczego związany jest z wejściem w życie dyrektywy Rady z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego uchylającej dyrektywę 96/34 WE. Oraz orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 roku. Obszernie pan minister wyczerpał wszystkie zmiany, które są tam zawarte, dlatego pozwolę sobie państwu już ich nie przedstawiać. Celem projektu ustawy jest dostosowanie obowiązujących przepisów prawa do dyrektywy Rady Europejskiej oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nowelizacja ta zawarta w projekcie umożliwi lepsze godzenie pracy, życia prywatnego i rodzinnego przez pracujących rodziców oraz równość kobiet i mężczyzn w odniesieniu do ich szans na rynku pracy i traktowania w pracy. Mając na uwadze konieczność dostosowania przepisów krajowych do prawa wspólnotowego oraz same pozytywne skutki wynikające z przyjęcia tegoż projektu, Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej będzie głosował za przyjęciem proponowanych zmian. Dziękuję bardzo.